wicemistrz olimpijski Paweł Skrzecz jak zawsze dał fajną pogadankę, jeżeli chodzi o motywację do treningu, do uprawiania tej naszej przepięknej dyscypliny boksu. No i później oczywiście dał mocny trening, mocno w kość zawodnikom, ale widzę, że każdy zadowolony, każdy uśmiechnięty, więc myślę, że to przyniesie skutek prawidłowy. Jesteśmy na kolejnej odsłonie spotkania z olimpijczykiem. Jak zwykle fajna zabawa, fajny trening, zresztą zrobiliśmy z młodzieżą z Torunia, jest tutaj makroregion toruński, fajnych paru chłopaków, duża liczba dzieciaków. Przybył do nas Paweł Skrzecz, wicemistrz olimpijski, jednak 11-krotny mistrz Polski. Poprowadził trening, sprawdzał, jak to się ma do dawnych czasów związanych z boksem. Poprowadził trening techniczny, także wydaje mi się, że to jest dla młodzieży wzór. Boks to cwaniactwo, trzeba oszukać przeciwka, jedziemy, tylko byś usłonowano. No, proszę, proszę, co ty? Siły nie masz ręku? Boks to jest stryk. Fantastyczna zabawa. No. To, co mogłem w jakiś sposób, to ze swojej kariery przekazałem, to, co robię teraz jako trener. Myślałem, że wprowadziłem coś nowego, jakieś nowe sprawy, które ich na pewno zainteresowały, bo trening naprawdę był bardzo fajny, bardzo sympatyczny, bardzo fajna inicjatywa. Jeździmy po całej Polsce, nie tylko zresztą ja, bo to różni olimpijczycy. Staramy się ten nasz boks jeszcze bardziej popularyzować, zrobić to jakąś reklamę dla tego naszego sportu. Właśnie spotkania z olimpijczykiem miałem na celu właśnie promocję boksu olimpijskiego wśród całej społeczności, od najmniejszego do najstarszego. Najmłodszy, żeby zaczął trenować, żeby zachęcił swoich rówieśników, żeby nie stali pod kratkami, żeby zasuwali, żeby trenowali na co dzień. Jak również starsi, żeby przyszli pokibicować swoim kolegom, młodszym, starszym, żeby była potężna promocja boksu olimpijskiego. Niektóra młodzież przychodziła do mnie, żeby trenerze, czy mogę z tym panem zrobić zdjęcie sobie. Mówię, podejdź, zapytaj sam od razu, nie? No i już ta odwaga widać, że u niektórych postępuje, a niektórzy się krępowali. Jakikolwiek błąd przeciwnik węgów zweryfikuje. I to, co robicie na sali, takie to opuszczania, przyzwyczajenia się tego, że zadaje sobie cios w tyle ręce na bok, przeciwnik to wszystko wychwyci. Każdy moment złego na tym najwyższym poziomie światowym nie ma przewagi. Mnie to bardzo cieszy i naprawdę bardzo cieszę, że jest tylu zawodników i takich właśnie w różnym wieku. Widziałem, jak ci młodzi starali się tych starszych kolegów podpatrywać. Nie wiem, czy ze względu na to, że się wstydzili, wstydzili się po prostu do mnie podejść i spytać, ale widziałem, że pytali starszych kolegów, wtedy starałem się ja im przekazywać. Ja podchodziłem wtedy do nich, ja im przekazywałem. Widziałem dużo radości w oczach tych dzieciaków i naprawdę bardzo to, co przekazywałem, to, co mówiłem, chłonęli. Naprawdę fajna inicjatywa, fajna impreza. No to cieszy, że jeszcze ci ludzie, którzy są w wieku na razie, tym można powiedzieć takim poborowym do boksu, starają się cokolwiek robić, coś się dzieje. Tak, Paweł jest osobą taką bardzo charyzmatyczną, więc Paweł też umie krzyknąć, ale umie przyciągnąć do siebie tych dzieciaków. Potężny autorytet w świecie boksu, więc myślę, że spotkania z taką osobą naprawdę dają skutek pozytywny. Paweł Skrzecz, wicemistrz olimpijski, poprowadził trening dzisiaj, a prezes Polskiego Związku wszystkich uhonorował. Koszulki pamiątkowe ze stulecia Polskiego Związku Bokserskiego, za co mu jesteśmy bardzo wdzięczni. Thank you.